Jesteśmy na Piazza Garibaldi w Sinalunze, małym malowniczym miasteczku położonym w samym sercu Toskanii, w dolinie Val di Chiana. Bardzo blisko, zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt minut drogi samochodem, jest stąd chociażby do Montepulciano, do Pięcy, do Sieny, do Arezzo, a zatem, tak jak mówię, położenie tego miasteczka jest niezwykle atrakcyjne, bo mając tu bazę noclegową, możesz jechać sobie do wszystkich najbardziej znanych i najpiękniejszych miejsc w Toskanii, a także do chociażby takiej atrakcji jak Droga Gladiatora, na której nagrywano zdjęcia do słynnego filmu Gladiator z Russellem Crowe. Zapraszam Was na spacer po tym miasteczku. To jest miasteczko małe, tak jak wspomniałam, kameralne, które nie posiada zbyt dużej liczby zabytków i tak bogatej zabudowy jak chociażby Pięca, Montepulciano czy Cortona, ale za to jest bardzo autentyczne i można tu podejrzeć prawdziwe życie Włochów, prawdziwe życie Toskańczyków. A Piazza Garibaldi to właśnie samo serce, sam środek Sinalungi, nazwane imieniem wielkiego patrioty i orędownika zjednoczenia Włoch, który został w Sinalundze aresztowany i ku upamiętnieniu tego faktu nazwano ten plac właśnie imieniem Garibaldiego. No to zapraszam na ten spacer. Mieści się takie malowidło, fresk właśnie przedstawiające Giuseppe Garibaldiego, który został aresztowany dokładnie 24 września 1867 roku w domu rodziny Angeluccich, w momencie kiedy zbliżał się do granicy państwa. A zatem wychodząc z placu Garibaldiego, wchodząc w Via Cavour, możemy oglądać właśnie to malowidło i raz jeszcze przypomnieć sobie wielką postać dla historii Włoch. Jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze powiedzieć, że książka wyścigu kolarskiego Giro d'Italia nazywa się Garibaldi. Również ma to na celu upamiętnienie tej postaci. Naprawdę Włosi go czczą na każdym kroku. Myślę, że w każdym mieście włoskim albo prawie każdym znajdziecie plac Garibaldiego. Jest to naprawdę wielka postać i także tu w Sinalundze jest on bardzo obecny. Dobrze o tym wiemy, że Włosi mają rozmach, jeśli chodzi o kościoły. I tutaj przy Piazza Garibaldi w Sinalundze znajdują się aż trzy. Na schodach jednego z nich właśnie siedzę, jest to Kolegiata San Martino, taki największy i zdecydowanie najbardziej rzucający się w oczy kościół, a za chwilę pokażę Wam kolejne dwa. Przed drugim z tych trzech kościołów właśnie teraz się znajduje, to jest Chiesa di Santa Croce, czyli Kościół Świętego Krzyża. Tutaj mamy taką tablicę z informacją o tym kościele. No, myślę, że najbardziej rzuca się w oczy taka ceglana fasada i jest to XVII-wieczna właśnie ta ceglana fasada, która ma różne takie elementy ozdobne. Za chwilę zrobię Wam na to ujęcie i pokażę, że nawet takie krzyże z cegieł są zbudowane. I bardzo mi się podoba ten kościół, bo raz, że podoba mi się ta fasada, dwa, podoba mi się jego usytuowanie, że jest tak właśnie trochę schowany w tym placu, trochę w głąb. I jeszcze jedna rzecz, że zaraz przy nim można wejść w taką bardzo malowniczą, wąską uliczkę na Starym Mieście, czyli na Centro Storico w Sinalundze.
trzeciego z trzech kościołów jest zamknięta, ale ten jest taki też charakterystyczny, bo ma niebieską fasadę. Nazywa się Santa Maria delle Nevi. Neve to śnieg po włosku. Może to ma związek z tym niebieskim kolorem. Nie wiem, przyznaję, że musiałabym doczytać. W każdym razie zobaczcie, jak blisko siebie są usytuowane te kościoły. Przy jednym placu trzy zabytkowe, oczywiście piękne kościoły i zarazem różniące się od siebie, więc to też myślę, że można uznać za taki charakterystyczny, za taką charakterystyczną cechę Sinalugi. I w ogóle szkoda, że ta furtka jest tutaj zamknięta, bo rosną tutaj na dziedzińcu tego kościoła drzewa oliwkowe. No i w ogóle no, tak ładnie tutaj jest. Chciałoby się aż wejść, zrobić sobie zdjęcie, ale no niestety mogę tylko stanąć za płotem i wam ten kościół pokazać. Zobaczcie, teraz się trochę oddaliłam, żeby pokazać wam rozmieszczenie tych kościołów. Tu mamy tę kolegiatę San Martino. Tam mamy ten schowany kościół La Chiesa di Santa Croce. I tutaj mamy ten ostatni z tą niebieską fasadą. A więc zobaczcie, dosłownie kilkadziesiąt metrów oddziela te kościoły i jeszcze tutaj między tym niebieskim, tak go nazwijmy, i między kolegiatą jest upchane municipio. Municipio, czyli siedziba władz miasta. Ogólnie we Włoszech można poznać te budynki municypalne, municipio, po tym, że zawsze jest taki jakby balkonik, tarasik i flagi. No, z racji tego, że Włochy są członkiem Unii Europejskiej, no to flaga Unii Europejskiej oraz oczywiście flaga włoska, jakieś tablice upamiętniające różne wydarzenia historyczne, czy też osoby związane z historią Sinalugi, dwie ławeczki, doniczki z kwiatami i tak z grubsza podobnie wyglądają te budynki władz miasta we Włoszech. I także ten jest taki dość charakterystyczny. Dzisiaj jest wtorek, a wtorek, czyli po włosku martedì, to dzień targowy w Sinalugi. Na placu, który już znacie, czyli na Piazza Garibaldi, rozkładany jest targ, czyli mercato po włosku, gdzie można kupić m.in. kwiaty, rośliny, jedzenie, warzywa, owoce, odzież, buty, jakieś takie artykuły gospodarstwa domowego, na przykład garnki, patelnie, inne różne rzeczy, także tak zwane wszystko, taki misz-masz, typowy włoski mercato. Myślę, że też w każdym miasteczku, mieście znajduje się taki targ w jakimś dniu, w tygodniu. Pokazywałam wam już tu kiedyś na kanale taki targ w miejscowości Garda nad jeziorem Garda na północy Włoch, a dzisiaj zobaczycie odrobinę mercato w Sinalugi. To jest też element życia tego miasteczka, taki dzień święty w pewnym sensie, bo zawsze wiadomo, że w którymś dniu, raz w tygodniu ten targ się rozkłada i mieszkańcy, turyści czy też mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą przyjechać i kupić sobie to, co potrzebują, czy po prostu pooglądać. To jest też okazja do spotkań, do wymienienia paru zdań ze sprzedawcami. Jeżeli przejdziecie się po takim targu, to zobaczycie, że ludzie nie tylko tutaj kupują, ale także po prostu kwitnie życie towarzyskie. Guarda.
nie bardzo. Słuchajcie, jestem z Danusią, Polką w Toskanii. Cześć Danusia. Cześć Marto, witam serdecznie. To jest moja gospodyni tutaj na tym wyjeździe. Danusia tutaj udostępniła nam, wynajęła swoje mieszkanko, w którym przebywaliśmy przez te ostatnie dni. Mam nadzieję, że pierwszy i nie ostatni raz. Ale o tym to już tutaj Wam w tych filmach opowiadam, że to miejsce kupiło moje serce, skradło moje serce. Danusia, ale bym chciała, żebyś jako mieszkanka Sinalungi opowiedziała o tym miasteczku, bo nie jest to Siena, nie jest to Florencja, jest to mniejsze miasteczko, ale też takie mam wrażenie w sercu Toskanii leżące. Powiedz, czym się ta Sinalunga charakteryzuje, jakie ma zalety, może też wady? Opowiadaj. Przede wszystkim też w moim sercu, bo tutaj mieszkam już od kilku lat i to jest takie miasteczko, właśnie ja mówię, że jest moje rodzinne miasteczko Sinalunga. Bardzo je polecam na skosztowanie takiego prawdziwego włoskiego życia, tych włoskiej codzienności, bo to miasteczko nieturystyczne, właśnie położone w południowej części Toskanii, bo graniczymy blisko z Umbrią, bliziutko jest do Cortony. Miałaś okazję zwiedzić, to wiesz, że jak blisko jest stąd do Cortony i potem Umbrii już tylko kawałeczek, ale jest takim sercem właśnie Toskanii, dlatego że jest położone w najpiękniejszej części Toskanii, czyli tej malowniczej doliny Val di Chiane, graniczącej z Val d'Orcią. Czyli te dwie najpiękniejsze krajobrazowo, malownicze, te filmowe części Toskanii są właśnie tutaj. I Sinalunga jest taką świetną bazą wypadową, żeby sobie zwiedzić całą Toskanię i też naszą sąsiadkę Umbrię. No bo jest blisko do tych filmowych i znanych wszystkim pięknych miasteczek Montepulciano, Pienza, Cortona, gorące źródła, Bani San Filippo, Bagno Vignoni. Też jest blisko do miast, do Sieny, bo jesteśmy w prowincji Sieny. Arezzo, no do Florencji mamy godzinkę. No i też blisko możemy zwiedzić właśnie Umbrię z perełkami, z Asyżem, Perugią, no Orvieto i tak dalej. Czyli jeszcze także, zaliczyć tak, inny region Włoch, bo tak, Toskania tak, to Umbria. A jednocześnie, chyba dobrze powiem, popraw mnie, jeśli się mylę, Sinalunga jest takim miasteczkiem, że jak właśnie pójdziesz do baru, do pizzerii tutejszej, La Regina, polecam przy okazji, królowa, prawda? Tak, Regina tak, to królowa po włosku, to już cię rozpoznają właściciele, już mówią ciao, się uśmiechają, czyli jeżeli ktoś chce zaznać takich prawdziwych Włoch, w sensie nieturystycznych, to to też jest dobre miejsce. Tak, dokładnie, właśnie to jest największą zaletą takich miasteczek jak Sinalunga, że tutaj czujemy się jak lokalsi. Już jak rodzina jesteśmy częścią tej społeczności i możemy skosztować tego życia i się nim zachwycać, bo kto kocha Włochy i to co włoskie, to tutaj jest najlepsze i lokalizacyjnie dla zwiedzania Włoch i Toskanii, ale też właśnie, żeby poczuć smak tego włoskiego życia. Ile tu mieszkasz już lat? Oj, tutaj już mieszkam lat. Wcześniej mieszkałam bliziutko, bo w Torita di Siena też miałaś okazję zwiedzić, zobaczyć. Kilka kilometrów. To jest piękne miasteczko. A teraz już tutaj już też o prawie 5 lat mieszkam w Sinalundze. Ale już od początku praktycznie czułam się jak u siebie, bo wiesz, jest targ. Co wtorek jest targ. Byłam, zaliczyłam. Czyli tak chodzimy na targ. Idziemy do tych samych miejsc na kawę, spotykamy te same osoby. Nie trzeba zawsze umawiać się z kimś, żeby iść na aperitivo, bo jak wiemy, że w godzinach aperitivo pójdziemy do baru, to tam zawsze spotkamy kogoś znajomego. Więc tu toczy się takie prawdziwe włoskie życie, spokojne, wśród ludzi. Wypiłyśmy kawę przed tym, jak nagrywamy właśnie w barze i już do ciebie tam ciało, wszyscy już krzyczeli, więc już wiadomo. Tak, ja tutaj jestem znana, wystarczy powiedzieć, że od Diany i tak wszyscy mnie znają. Tak jest. Jeszcze tylko powiedzmy, bo też może niektórzy tutaj widzowie będą chcieli znać takie techniczne bardzo już kwestie. Wszystko tutaj jest. Tu jest apteka, sklepy. To, co jest potrzebne na co dzień do życia, znajdziemy w Sinalundze, tak, prawda? Tak, właśnie. Oprócz tego, że mówiłam, że małe nieturystyczne miasteczko, to trzeba uważać na takie zupełnie nieturystyczne miasteczka, gdzie możemy znaleźć się, gdzie wszędzie wszystko jest daleko i też jakieś usługi. A tutaj w Sinalundze mamy wszystko, bo
to jest takie miasteczko naprawdę, gdzie Włosi tutaj żyją. Nie wyprowadzają się z niego, jak z niektórych takich miejsc bardzo na uboczu. Także jest wszystko. Chyba niczego wam nie brakowało, niczego, prawda? Absolutnie. Właśnie jest wszystko, bo i mniejszy, większy sklep, stacje benzynowe. Widziałam tam, bo wiadomo, to Centro Storico jest na wzgórzu, a na dole w miasteczku jest, widziałam, nie wiem, pralnia, kiosk. A tak, wszystko. Jakieś też wszystkie usługi, wypożyczalnie. Właśnie. Skuterów, rowerów. Dokładnie. I jak jeździłam na rowerze, to też widziałam takie dzielnice przemysłowe przy miasteczku, tak, gdzie są różne firmy. Tak. Tego tutaj też nie brakuje, prawda? Tego tutaj też nie brakuje, ale mimo to jest taki spokój i takie poczucie właśnie, że co, gdzie chcemy, nawet w jakiś może taki niesprzyjający pogodowo dzień, możemy gdzieś sobie pojechać, nawet do outletu 10 minut. I ten outlet się nazywa chyba Valdichiana, tak jak dolina. Tak. Także wszystko mamy na jednym miejscu, i wypożyczalnie, i sklepy z antykami, i nie wiem, co kto chce, jakiekolwiek usługi, i restauracje, pizzerie, i wszystko, niczego tutaj nie brakuje, właśnie usługi pralni i wszystko. Tak, a nawet inne różne rodzaje marketów. Jeżeli ktoś jest team Lidl, to ma Lidla, jeżeli ktoś jest team Coop, to ma Coopa po prostu. No i jesteśmy blisko też właśnie autostrady i drogi takiej, gdzie wszędzie wszystkie kierunki możemy obrać, tak, i sobie naprawdę pojechać na północ, jakby południe. Się uprzeć, to i do Rzymu można dość szybko dojechać, tak, prawda? A nawet jest pociąg z Chianciano Terme bezpośredni, czyli z okolic Montepulciano, który w godzinkę jesteśmy praktycznie w Rzymie. Sobie zobaczymy właśnie to Centro Storico, tak, Sinalungi na wzgórzu. Tak. I w Centro Storico jeszcze chwilkę pogadamy. Danusia mnie na krótki spacer tutaj zabrała. Akurat tak schodzimy teraz, więc schodzimy. Coraz już niżej jesteśmy, ale z samego centro jest piękny widok tutaj na dolinę i na... Tak, tak, a stąd widzimy i Cortone, na wzgórzu Cortone, Lusignano, Bettolle i tutaj miasteczka, a za nami zaraz Sinalunga. Łapiemy oddech, bo tak super się schodziło, ale wchodziło się gorzej i jak gadamy, to jeszcze gorzej. Ty masz kondycję przynajmniej. Podobno. Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałabym Was zaprosić na moją stronę internetową jeszcze. Tam w zakładce wywiady znajdziecie wywiad z Danusią, który jest taki dosyć obszerny. Danusia opowiada o sobie, o swojej historii w Toskanii, trochę o Toskanii, o Włoszech. To nie będziemy się za bardzo powtarzać, bo ten wywiad możecie sobie spokojnie czytać, ale dla tych, którzy bardzo nie lubią czytać, to jednak chciałabym Ciebie, Danusia, poprosić, żebyś chociaż pokrótce opowiedziała, czym tu się na co dzień zajmujesz, jak sobie tutaj żyjesz, no bo ja tu jestem na wakacjach, a Ty prowadzisz normalne życie. Tak, tak, ja normalne życie, pracę, mieszkam tutaj i pracuję i prowadzę agroturystykę Il Gorgo w miasteczku Bettolle wraz z restauracją, do której Was zapraszam, i do agroturystyki, to do restauracji. To też jeszcze musimy zaliczyć. Tak, jesienią, jak tylko będziecie. I agroturystyka działa od maja do końca września, dlatego teraz jestem jeszcze taka wolniejsza, ale już sobie wszystko przygotowujemy do sezonu. Piękne miejsce, do którego można przyjechać na noclegi i zjeść coś dobrego. Właśnie u mnie warsztaty kulinarne też cieszą się powodzeniem, na które serdecznie zapraszam, i kontakt Polka w Toskanii. Tak, ja tylko dopowiem jeszcze, bo trochę wiem. Danusia tak skromnie powiedziała, prowadzi, to znaczy co, zapisuje rezerwacje, siedzi przy komputerze? Nie, Danusia robi tam wszystko. Czyli sprząta, ogarnia, gotuje, przede wszystkim, no, gotuje, ma duże umiejętności przygotowywania włoskich potraw i do takich od zera. Piecze, robi makaron, nie wiem, ja nie jestem specjalistką, tak, jak coś to mnie poprawiaj. Włoski, wszystko to najlepsze, ale czuć tą polską rękę i polskie serce. Moje, mojej mamy i też mamy właściciela, czyli prawdziwej włoskiej gospodyni. Także mamy fantastyczny klimat, cudowni ludzie nas odwiedzają, wszędzie mamy super opinie, także bardzo się głównie cieszymy. Polacy? I wracają, głównie Polacy, bo wcześniej rezerwują, już teraz nie ma miejsca i potem wracają. Tak, no bo to właśnie trudno nie wracać, to coś w tych Włoszech jest takiego. Mówi się, że jak ktoś był raz w Rzymie i wrzuci tą monetę do fontanny Di Trevi, to wróci, ale chyba Włochy generalnie mają coś takiego. Także to jest to. A jeszcze w tym wywiadzie, o którym wspomniałam, przeczytacie o książce Danusi, która jest taką książką, ja zawsze mówię, pół na pół.
bo pierwsza część jest taka, można powiedzieć, biograficzna, Danusia tam opowiada swoją historię, a druga to są przepisy, właśnie włoskie przepisy, które też przygotowuję na co dzień tutaj w agroturystyce i w ogóle umiesz przygotować je. I wiem, z której twoja mama często korzysta. Tak, moja mama również korzysta, tutaj nawet była używana, także naprawdę jest to super książka. Pod wieloma względami, ale to sobie poczytacie o tym w tym wywiadzie, bo mówię, nie chcę już teraz tego powtarzać. Książkę można kupić wciąż? Tak, oczywiście. Można, prawda? Na stronie sklepu Włoska 9. Tak jest, na stronie sklepu Włoska 9, o którym wspominałam Wam, jak nagrywałam pod ceramiką Sial, bo tam to jest skomplikowane. Z ceramiki Sial, dobrze mówię? Tak, to tak, się bardzo wymawia? Dobrze. Tam są, na Włoskiej 9 są produkty. Z Sial ceramiki. A na miejscu można sobie tak, kupić i, w ogóle, i zobaczyć, jak jest tworzona cały proces produkcji i wypalanie ceramiki. Tak, i Danusia jeszcze nie powiedziała, że pracuje po sezonie w agroturystyce w tłoczni oliwy. Tak, i oliwę stąd można kupić na Włoskiej 9, tak. A ta oliwa to jest po prostu, znaczy zapomnijcie o smaku, jeżeli kupujecie oliwę w Lidlu, w Biedronce czy gdzieś, nawet jest to tam grecka, włoska, hiszpańska, to ta oliwa to jest po prostu zupełnie inna kategoria. Smak, aromat, tak. I nawet jak się zwykły makaron, po prostu tylko się ugotuje makaron i poleje się tą oliwą, jakimiś przyprawami posypie, to on tak smakuje, że można go jeść i jeść. Po prostu ta oliwa nadaje takiego smaku, także no. To tak, bo Danusia skromnie powiedziała tylko o tym, że prowadzi agroturystykę. No, ale przecież tak naprawdę to ale nie jest... Ale przy tym jestem jeszcze dietetykiem i bardzo właśnie polecam tę oliwę z kręgą na sercu. Właśnie, o tym też tam rozmawiamy chyba, pamiętam trochę w tym wywiadzie, że twoje wykształcenie to jest dietetyka. Więc też masz tę wiedzę, co, żeby zdrowo się odżywiać, to nie tylko chodzi... I dieta śródziemnomorska jest jednak... Jest zdrowa, tak, prawda? Jest zdrowa. No a do tej diety jest i ruch, i spotkania z ludźmi również. Ruch, ale tutaj ludzie jak pod te górki chodzą, to naprawdę mają cardio codziennie, które powinno się wykonywać, prawda? Także, ale jest coś w tym, prawda? Są dosyć długowieczni Włosi, bo jak... Oj, nawet, tak. Przepraszam, oj. Takie może to teraz smutne będzie, ale jak spojrzy się na nekrologii tutaj wiszące, to są... 87, 92. O nie, nawet więcej. Tak, nawet tak. Więcej, no. Tak, 90 i więcej i tak. Kiedyś się zapytałam, no jak tutaj w tych małych miasteczkach, też właśnie patrząc na te nekrologii, że taka 90 plus, a ktoś mi powiedział, no a czym się mają stresować i czym? Dobre jedzenie, dobre życie spokojne, na co mają umierać? Prawda, jak się spojrzy na tę Dolinę Valdichiana chociażby, to sam widok jest kojący i to życie tutaj, jest coś w tym, że... Więcej optymizmu i uśmiechu. Też. I życia z ludźmi i dla ludzi. Tak, dokładnie. I to jest, myślę, fantastyczna puenta tej naszej rozmowy. To jest w tym wideo. Oglądacie też zdjęcia z Sinalungi właśnie tutaj z tego miasteczka. Moje jakieś tam jeszcze refleksje. Także mam nadzieję, że to Was zainspiruje i zachęci, żeby chociaż odwiedzić to miejsce. Nawet przejazdem, ale dobrze by było, żeby z noclegiem. Dobrze by było, tak. Dziękuję bardzo Ci bardzo, Danusiu. Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie doszło do skutku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciao, ciao. 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 Moi drodzy, dzień się kończy. Mój pobyt w Sinalundze również. Mam nadzieję, że zobaczyliście trochę tego miasta, że... Bo nie zobaczyliście całego, bo nie pokazałam Wam chociażby tej części na dole, takiej bardziej, no nie tutaj starego centrum, ale tej na dole, gdzie znajdują się różne sklepy, firmy. Pokazałam Wam to, co wydawało mi się najciekawsze, ale chciałabym Was jeszcze zostawić z jednym obrazkiem, mianowicie tutaj w mieście trwa teraz, w momencie kiedy ja wyjeżdżam w niedzielę, trwa festiwal food trucków, ale to są takie food trucki oczywiście z takim jedzeniem bardziej fast foodowym, ale jednak włoskim, na przykład kanapki Lampredotto, takie znane z Florencji, jakieś burgery, ale też z takim charakterystycznym miejscem dla tego regionu. Pokażę Wam teraz odrobinę tego tutaj cyrku, się śmieję, ale tak naprawdę takiego właśnie no po prostu jest to jedna z atrakcji zaplanowana właśnie zawsze, tak jak powiedziała mi Danusia, na pierwszy weekend po Wielkanocy, więc gdyby Was to interesowało. No i żałuję jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj 14 kwietnia odbędzie się Sinalunga Bike
czyli wyścig MTB i pokażę Wam, bo już trwają do tego wyścigu przygotowania i w wielu miejscach w mieście wiszą informacje dotyczące punktów kontrolnych, czy w ogóle strzałki pokazujące trasę. Zobaczcie. No właśnie, to był taki jeden z punktów kontrolnych w Sinalundze. A teraz troszeczkę pod Kraków i żegnamy się z Sinalungą i w ogóle z moim tym pobytem w Toskanii. Tak to wygląda, moi drodzy. Każdy, myślę, coś tu dla siebie znajdzie. Pokazywałam Wam Mercato na początku tego filmiku, takie różne festiwale, wyścigi rowerowe i wiele, wiele innych imprez. Tutaj myślę, że mogłabym Wam polecić stronę Sinalungi oficjalną, gdzie możecie sprawdzić sobie wszystkie bieżące atrakcje, które odbywają się w tym miasteczku. I ten materiał kończy taką serię filmików z tego wyjazdu. Każdą sytuację, w której jestem we Włoszech albo w Hiszpanii, będę wykorzystywała na to, żeby się z Wami dzielić tym, co jest związane trochę z moim światem, ale mam nadzieję, że też są to dla Was przydatne informacje i inspirujące. Przypomnę, że mogliście obejrzeć filmik z Montepulciano, potem miejsca związane ze Strade Bianche, sektor, na którym zaatakował w tym roku Tadej Pogacar, Monte Sante Marie. Następnie jak wypożyczyć rower we Włoszech materiał oraz vlog z mojej przejażdżki tutaj w Toskanii, taki typowo vlog rowerowy. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, a jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. I dziękuję za oglądanie tych włoskich, toskańskich vlogów. Będzie tutaj tego wszystkiego więcej, ale oczywiście nie zabraknie również Polski. Tak jak mówiłam, ten rok na kanale Periodista Marta jest przełomowy. Spotykamy się tutaj regularnie na kanale, w każdy poniedziałek o godzinie 19. Tak będzie w tym roku i mam nadzieję, że będzie nas tu coraz więcej, że będzie to takie fajne, miłe, a jednocześnie trochę unikatowe miejsce na polskim YouTubie. Dajcie znać, jak Wam się podobały te włoskie vlogi, czy chcielibyście więcej tego typu treści. I przypominam Wam, że jeżeli chcielibyście wesprzeć moją działalność dziennikarską tutaj na YouTubie, to możecie wpłacać mi dowolne kwoty w serwisie Patronite oraz w serwisie Suppi by Patronite. Wszystkiego dobrego, dobrej wiosny, do zobaczenia już za tydzień. Ciao, ciao. Dziękuję bardzo.